kolana i bliżej narty. Węższy ślad, węższy. Za szeroko narty masz, wiesz? I stój na płaskich nartach bliżej, wiesz? Rozluźnij się. Już nie wieje. Zatrzymaj się na chwilkę. Zatrzymaj się na chwilkę. Spróbuj dodać jeden element w skręcie. Że po skręcie spróbować zewnętrzną nartę jeszcze bardziej pchnąć do przodu. Znaczy wychylić się jeszcze bardziej, tak jakbyś chciała na zewnętrznej narcie stanąć na palcach. W bucie. Oczywiście on nie puści, bo jest związany, ale jak się przesuniesz tak jakbyś chciała na palcach stanąć, to ta narta pojedzie w sposób bardziej kontrolowany i nagle zobaczy, poczujesz się pewniej w skręcie. Po skręcie na zewnętrznej narcie jakbyś chciała na palcach na chwilę stanąć. Ale to przy pewnej prędkości, bo teraz prawie stoimy. Lewej nogi. Czujesz, że ona stabilnie jedzie. A teraz na palcach prawej nogi. Chłopaki pokazałem ci jak skaczą. No musimy to... No skakać! Tak! Dobrze! Ugięte kolana! Razem narty i ugięte kolana, nie pługiem! Aniu, węższy ślad, za szeroko jedziesz. Węższy ślad. Na Wojtka nie patrz, jedź swoim stylem. Zobacz, pojadę stąd na wprost.